Cześć wszystkim, tu Justyna i dzisiaj chciałabym pokazać Wam książki, które przywędrowały do mnie w ostatnim tygodniu, bo przez całe 7 dni zebrałam aż 7 książek, co jest po prostu cudowne i aż postanowiłam nagrać odcinek. I to jest pierwszy book haul na moim kanale, więc bądźcie wyrozumiali, okej? A więc pierwszą książką, która dosłownie wczoraj do mnie trafiła, jest nowa książka Kary, która wygląda tak cudownie, że już czuję, wyczuwam nowe zdjęcia na Bookstagrama, dosłownie czuję to. Opowieść ma dwóch autorów, pierwszym z nich jest oczywiście Kara, a drugim jest Rowan Coleman. Wśród sławy, wśród bycia modelką nie sądzę, żeby Kara napisała no połowę tej książki, może jedną trzecią, może nadzorowała bardziej, ale mimo wszystko jestem mega ciekawa, co w środku znajdę. I właściwie o fabule nie wiem zupełnie nic, oprócz tego, czego dowiedziałam się z czytania pierwszych stron przy śniadaniu, zresztą dzisiaj rano, że właśnie zaginęła tutaj jakaś dziewczyna i znajomi próbują ją jak na razie odnaleźć. Nie wiem, mam nadzieję, że fabuła będzie interesująca, że ta powieść mnie zaintryguje, że zyska popularność nie tylko ze względu na to, że właśnie napisała ją Kara, ale też ze względu na w miarę dobrą treść i w miarę dobre wartości pokazujące jej środek. Dobra, zobaczymy. No i co? Lecimy dalej. Kolejną książką jest Magonia, czyli coś, co poleciła mi moja koleżanka. I podobno każdy to już przeczytał oprócz mnie. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wy przeczytaliście. Ja osobiście kilka razy zetknęłam się już z tą powieścią na BookTubie. Podobno opinie są dosyć dobre. I ogólnie opowiada o Azie. Naprawdę dziewczyna ma na imię Aza. I ma dosyć duży problem z życiem. Jest po prostu nieuleczalnie chora. Nikt nie wie, co jej jest. Właśnie na samym początku widzi statek na niebie, co jej rodzina, jej znajomych w większości przypisują właśnie takim nie za bardzo chcianym, niepożądanym działaniem leków. A co z tego wyjdzie, to się w sumie jeszcze dowiem, bo nikt nie chciał mi powiedzieć, więc przepraszam. Ale książka podobno jest naprawdę spoko. Ostatnio przywędrowała też do mnie Niezgodna, czyli Divergent po angielsku. Powiem Wam, że same nazwy frakcji wydają się być masakrycznie trudne i niezrozumiałe jak na razie, ale mam nadzieję, że to wszystko ogarnę i że po przeczytaniu Niezgodnej chyba z 3 razy myślę, że nie będę mieć takiego problemu właśnie z przeczytaniem jej po angielsku, bo po prostu będę pamiętać niektóre rzeczy, niektóre sceny po polsku i tłumaczyć sobie, domyślać się czasem. Myślę, że właśnie Divergent będzie fajną przygodą, fajną nauką dla mnie samej i że dużo się z niej nauczę, ale bez słownika myślę, że się nie obejdzie. Kolejną książką jest Cień Wiatru i to jest naprawdę dziwny przypadek, bo ta książka leżała w mojej torbie już od kilku tygodni. Właściwie znalazłam ją dopiero teraz, zresztą sama kupiłam ją z polecenia mojej znajomej, bo podobno jest bardzo fajna. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. I o fabule też zupełnie nic nie wiem. To był strzał w ciemno i może się okazać, że strzał w dziesiątkę. Więc no, zobaczymy. Świat Zofii to jest książka, którą poleciła mi moja przyjaciółka Mary. Z tego, co czytałam, to jest taka podróż w stronę historii, filozofii. I tutaj też przyznam się szczerze, że właściwie kiedy Mary poleciła mi tą książkę, za długo się nie zastanawiałam, nawet nie przeczytałam, o czym jest, nawet nie wiedziałam, że jest to filozofii. Ale kiedy już przeczytałam, tutaj jest taki napis: cudowna podróż w głąb historii, filozofii, to od razu wiedziałam, że to będzie moja nowa miłość. To jest coś, co naprawdę przeczytam i już się za to zabieram, bo dla niewiedzących strasznie lubię filozofię i sprawia mi przyjemność zastanawianie się nad życiem. Kolejną książką jest W śnieżną noc i właśnie to dzieło zabrałam ze sobą na moje zawody z biegania, bo było z tych powieści najcieńsze, najmniej miejsca zajmowało. W śnieżną noc jest opowieścią wigilijną, ale ponieważ ja tęsknię za świętami cały rok, stwierdziłam, że czemu nie? I przeczytałam już około 1/5. Ogółem rzecz biorąc, najbardziej śmieszy mnie i po prostu zabija imię głównej bohaterki, ponieważ główną bohaterką jest jubilatka. I nie, ona nie ma urodzin. Ona ma tak na imię. Ale jakoś mimo takiego nietypowego imienia zżyłam się z nią i jak na razie naprawdę wydaje się być taką spoko książką. Mimo że tak szczerze za twórczością Johna Greena nie za bardzo przepadam. Kolejną książką jest We wspólnym rytmie i to jest też ulubiona autorka jednej z moich przyjaciółek. Zawsze zachwyca się sposobem jej pisania. Ja osobiście też bardzo lubię, jest taki delikatny, wyluzowany, jednocześnie ma coś takiego w sobie, że chce się po prostu czytać dalej. I tutaj mogę skwitować to tylko i wyłącznie jednym zdaniem, abstrahując już do świata Zofii, który tam sobie spokojnie leży na kupce książek. Wiem, że nic nie wiem o tej książce. Obstawiam, że będzie coś z końmi, no bo jednak okładka raczej rzadko kłamie. Nic nie wiem o fabule, nic nie ogarniam, po prostu totalna ciemność. Może będzie fajnym zaskoczeniem, może nie będzie. Trudno. I ogółem rzecz biorąc, to już byłoby na tyle w tym odcinku. Dajcie znać koniecznie, jakie książki do Was przywędrowały w ciągu ostatnich
7 dni. Ja to muszę położyć, bo ciężkie. A więc klasycznie, subskrybuj, jeżeli jesteś nowy, kliknij ten czadowy dzwoneczek na dole, wpadaj na Insta, Snapchata, wiesz co robić, wiesz co robić. Dziękuję. A więc ja już nie przedłużam i po prostu do następnego.